Dobrze, wśród nas też tak niepozornie nie zauważyłem wcześniej, także osobiście bardzo przepraszam. Pojawił się również burmistrz Krzenicy Zdroju, pan Piotr Ryba! Wielkie brawa dla pana burmistrza i może o dwa słowa poprosimy, czy jest ciepło. Witam serdecznie. Jest bardzo ciepło, wszyscy wspaniale walczyli. Gratuluję wszystkim wspaniałych osiągnięć sportowych, wspaniałej zabawy. No i mam nadzieję, że mówię, ci najlepsi zostaną nagrodzeni, dla wszystkich odpowiedzi to mnie jakiś
pamiątki tutaj będą. Także wszyscy będą zadowoleni. Gratuluję jeszcze raz wszystkim Państwu udanej i przedniej zabawy. Dziękuję. Dobrze, no to zaczynamy od którego miejsca? Od czwartego miejsca, dobra. Czwarte miejsce zajął ośrodek Żaden. Trzecie miejsce, Ex-Echo, WTZ Nadzieja i SDS Krynica Zdrój. No i drugie miejsce, tutaj była niesamowita rywalizacja pomiędzy SDS Nowy Sącz a POW Muszyna. Obydwa ośrodki zaliczyły tą samą liczbę punktów, dlatego zaważyły detale, które, tak jak mówiłem, musiałem bardzo długo obliczać na moim kalkulatorku pod kopułą. No i tak, no powiem pierwsze miejsce od razu, bo to chyba najważniejsze. Pierwsze miejsce zajmuje